Drodzy Państwo, pewnie Wasz rzepak także jest już w fazie czwartego liścia właściwego. No i jak wiem, od samego początku czyhają na te nasze uprawy różne niebezpieczeństwa. Ślimaki, pchełka, ale tak naprawdę największym szkodnikiem takim gospodarczym jest śmietka kapuściana. Muchówki składają teraz jaja przy szyjce korzeniowej i tam larwy będą robiły naprawdę poważne szkody. Monitorujemy tego owada za pomocą takich właśnie pułapek i widzimy, jak intensywne są naloty. A uwierzcie mi Państwo, są. Świetnym wskaźnikiem w monitoringu śmietki kapuścianej są dla nas samosiewy rzepaku, które są bardziej zaawansowanej fazie. No i tutaj widzimy korytarze, które są już wygryzione przez śmietkę oraz larwy, które bytują na korzeniach. Tu w Radostowie, gdzie mamy wysiane poletka, założyliśmy kolejny rok z rzędu doświadczenie skuteczności ograniczenia śmietki kapuścianej za pomocą preparatu Dahlia Stop. Wariantem zmiennym jest tu moment aplikacji tego preparatu bakteryjnego. Pierwszy wariant to przedsiewne zastosowanie środka. Kolejny wariant to faza liścieni. I trzeci wariant, cztery liście właściwe rzepaku. Konwencjonalne zabiegi chemiczne pozwalają nam zwalczyć muchówkę śmietki w momencie jej nalotów. Jednak są one rozciągnięte i nie zawsze jesteśmy być w stanie fizycznie opryskiwaczem na polu. Jeśli śmietka złoży już jaja i pojawią się larwy na naszych korzeniach rzepaku, jesteśmy bezradni. Jeśli chodzi o preparat Dahlia Stop, tutaj okres, w którym stwarza niekorzystne warunki do bytowania tego owada, jest rozciągnięty w czasie i zabezpiecza skutecznie naszą plantację przed kolejnymi nalotami.